serce. 8:43, a przed mikrofonem Piotr Gursztyn. I przed drugim mikrofonem Jacek Żalek, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Czy jest pan za tym, żeby sześciolatki szły do szkoły? Czy do zerówki, tak jak było po staremu? Czy tak jak minister Szumilas chce, żeby do pierwszej klasy? Akurat tutaj uważam, że ta decyzja powinna należeć do rodziców. I nie rozumiem sytuacji, w której rodzice są pozbawieni tego prawa. I nie rozumiem, dlaczego nie można oddać rodzicom, nawet poprzez przekonywanie ich, bo jeżeli jest to dobre rozwiązanie, to nie mam cienia wątpliwości, że rodzice zgodzą się na to, żeby te dzieci jak najszybciej szły do tej szkoły. Ale jeżeli się nie zgadzają, to przymuszanie powoduje dodatkowy opór, dodatkową frustrację i rodzi lęki i obawy, a to akurat nie służy budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania, budowaniu relacji między szkołą, rodzicami. A chodzi o wszystkie strony tego sporu, mówią o trosce o dziecko, kiedy sposób przeprowadzenia tej zmiany pozostawia wiele do życzenia. Wie pan, że pan mówi tak samo jak małżeństwo Elbanowskich, no, można powiedzieć głównych przeciwników pani minister Szumilas, bo oni zbierali podpisy i zebrali podpisy pod referendum właśnie, żeby dać wybór. Jest pan heretykiem, jeśli chodzi o taką platformerską ortodoksję. Ja mówię tak, jak mówią moi wyborcy. Mówię to, o czym mówili mi moi przyjaciele, rodzice, dzieci. Mówili mi spotkani na ulicy ludzie, osoby, które przychodziły z interwencją do mojego biura. Wystosowałem interpelację z pytaniem, czy ma to sens, czy rzeczywiście szkoły są przygotowane, zanim ten temat stał się przedmiotem debaty, tak zaognionej debaty publicznej. Także dawałem wyraz temu, że najpierw, jeżeli kierujemy się naprawdę dobrem dziecka, to musimy wsłuchać się w głos rodziców. Nie ma innej możliwości, bo nie można nikogo na siłę uszczęśliwiać. Tylko to jest decyzja rządu, partii, w której pan jest. No i pan stawi się na boku. Właśnie poza nawiasem. Stawiam zdanie rodziców przed zdaniem urzędników ministerialnych i zawsze będę tak robił. A tutaj mam taką malutką, złośliwą satysfakcję, jeśli chodzi o pana i pana środowisko. No właśnie konkretnie to Jarosława Gowina, pana politycznego przyjaciela i mentora, który mówi, że tak, że trzeba reformować, koniec polityki ciepłej wody. Akurat w tej kwestii rząd chciał reformować. Jakaś bardzo duża część społeczeństwa powiedziała nie. I ja coś czuję, że rząd się akurat wycofa pod tym naciskiem. No to ale reformować, czy się cofać? Przepraszam. Co reformować? No na przykład system szkolnictwa. To reformujmy system szkolnictwa, a nie eksperymentujmy na dzieciach. To są dwie różne rzeczy. Szkoły nie są przygotowane. Raport NIK-u daje temu wyraz. Ja pochodzę z województwa, które uchodzi za nieco biedniejsze od tych najbogatszych i tam rodzice są zaniepokojeni. Dlaczego dzieci, małe dzieci mają siedzieć przy ławkach, gdzie ledwo wystają czubki ich głów? Ale tak będzie z każdą reformą. Ale nie. Jeżeli ktoś nie potrafi przygotować reformy i jej wdrożyć, to po prostu nie powinien się za to brać. Ta regulacja Jarosława Gowina też budziła duże opory. Budzi nadal. I bardzo dobrze, ale ona godzi w interesy poszczególnych grup zawodowych. Ale służy temu, żeby otworzyć dostęp do zawodów. Więc tutaj jest naturalny konflikt interesu grup zawodowych i młodych ludzi, którzy chcą otwarcia tego rynku, bo po prostu są bezrobotni. Mało tego, służy społeczeństwu, dlatego że rodzi to konkurencję na rynku i skutkiem tego jest obniżka cen, wzrost jakości. I to jest naturalny proces. A przeciwnicy mówią obniżka jakości świadczonych usług. Jakoś, przez te poszczególne grupy zawodowe. Jakoś nie mam wrażenia, żeby gdziekolwiek, gdzie panuje wolna konkurencja, obniżyła się jakość, bo proszę zwrócić uwagę, czy piekarnie czekamy na jakość chleba? Można by było powiedzieć, że niektórzy narzekają, tak. To jeżeli narzekają, za dużo ulepszaczy. To proszę bardzo, mogą iść do sklepu, gdzie znajdą dobry chleb. Akurat ja mam tradycję w mojej rodzinie, byli piekarze, więc tutaj jest świetna piekarnia, nie chcę reklamować, ale 1/3 Warszawy zaopatruje się z chleb przywieziony z Podlasia i nie narzeka. A można by było powiedzieć, że to jest artykuł pierwszej potrzeby i tu powinno zdecydowanie być kontrola państwa, monopol państwa nawet, tylko
pamiętamy te czasy, kiedy tak było i okazało się, że czasami tego chleba nawet brakowało. Także znamy te czasy, kiedy na półkach był tylko ocet, czasami musztarda. A propos Jarosława Gowina i takiej czystej polityki, taki cytat, to polityk, który mam wrażenie, że to polityk, który ubiega się o wygraną, ale w innej partii. To cytat ze wczoraj, wie pan, kto to powiedział? Wiem, kto to powiedział. Pan rozumiem, premier Donald że pan Tusk. Premier rozładowuje napięcie i bardzo dobrze, dlatego że są dwie płaszczyzny tej wypowiedzi. Jedna to jest kwestia odniesienia się do istoty słów ministra Gowina, a druga to jest kwestia tego, żeby nie powstało wrażenie, że Platforma musi działać pod presją. Więc ja rozumiem, że chodziło o to, żeby rozładować atmosferę napięcia, żeby nie było wrażenia, że działamy pod presją, tylko że chcemy poważnie potraktować... Czy takie słowa to jest jakaś... Czy raczej nie obniża tego napięcia, zwiększa to napięcie. To nie jest koncyliacyjna wypowiedź. To jest pytanie o to, jaka będzie debata wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Czy zignorowane zostaną słowa o zagrożeniu, jakie w oczywisty sposób to zagrożenie widać, bo wyrazem tego jest spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej. To widać gołym okiem, więc tutaj nie można tego zlekceważyć. Teraz jest pytanie, jak do tego poważnie podejść. Natomiast ja się zgadzam, że wcale nie musimy tej debaty przeprowadzać w tonie szczególnego zagrożenia. Także tutaj nie demonizowałbym tych słów. A propos spadku z sondaży Platformy, to dzisiaj w jednej z gazet wyczytałem wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że to jest wina właśnie Jarosława Gowina, jego listu, waszych działań, waszego środowiska. To mam wrażenie, że ktoś się przeniósł w czasie, bo te sondaże jednak spadają od dłuższego czasu. Platforma Obywatelska straciła w zasadzie połowę swoich wyborców i mam wrażenie, że ten list jest przed kilku dni, a ja nie widzę załamania sondaży, bo te sondaże dopiero się zostaną opublikowane. Zobaczymy, czy to rzeczywiście list Jarosława Gowina, który jest tak naprawdę wyrazem tego, co mówią Polacy, więc jeżeli obrażamy się na to, co mówią Polacy i boimy się powtarzać to, co ludzie mówią w swoich domach, no to znaczy, że nie mamy odwagi brać odpowiedzialności za sprawy, które powierzyli nam Polacy, żebyśmy je rozwiązali. I rozwiązali je skutecznie, a nie unikali rozwiązania tych problemów. A co z waszą grupą konserwatywną? Zostajecie w Platformie, odchodzicie? To jest takie podstawowe pytanie w tym momencie. To nie jest kwestia tego, czy mamy odchodzić, czy mamy zostawać. To jest kwestia tego, czy będziemy współuczestniczyli w wytyczaniu celu Platformie Obywatelskiej. Czy Platforma Obywatelska chce być wierna tym ideałom, które legły u podstaw, kiedy zyskiwała poparcie i zaufanie Polaków, czy chce zrezygnować? Wiemy, powrót do korzeni i tak dalej, ale po prostu czy jesteście gotowi psychicznie, mentalnie, organizacyjnie do założenia nowej partii? Tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, czy mamy coś budować, czy mamy z czegoś rezygnować. To jest kwestia odpowiedzialności za polskie państwo. I kwestia zarzutów wobec was o nielojalność, które na przykład formują politycy, którzy w sumie, jeśli chodzi o poglądy, bliscy wam, no bo nie wiem, Andrzej Biernat, który głosował za zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego w sposób bardzo konserwatywny, bardziej konserwatywny niż na przykład Jarosław Gowin, czy Paweł Zalewski, eurodeputowany, ich krytyka tak pobrzmiewa, że jesteście nielojalni wobec całego kolektywu partyjnego, tak to można nazwać. Nie przyjmuję takiego rozumowania, bo to oznaczałoby, że należałoby powiedzieć, że jedna druga wyborców Platformy jest nielojalna wobec Platformy Obywatelskiej. Nie. My chcemy pamiętać o tych, którzy czują się zawiedzeni rządami Platformy Obywatelskiej. I jeżeli o nich zapomnimy, to Platforma Obywatelska przegra wybory. Jeżeli to jest intencją tych, którzy uważają, że lepiej udawać, że nic się nie stało, to jest najlepsza droga do tego, żeby przegrać. Znaczy, my zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ale, no to ale, oni, jak rozumiem, wychodzą z takiego założenia. Ale przepraszam, jeżeli otwieramy debatę na temat problemów, które nurtują Polaków, problemów, które w wyniku tego, że stoją przed nami nowe wyzwania i trzeba nowej energii do tego, żeby je przezwyciężyć, to ta debata nie może być w imię jedności zakneblowana.
oznaczałoby to bezsilność, bezradność, brak zdolności rozwiązywania problemów. Dzisiaj Polacy dają wyraz temu, że zaczynają mieć obawy, czy Platforma podoła trudom reformowania państwa, czyli podjęcia radykalnych kroków ku temu, żeby zagrożenie związane z bezrobociem, czyli wynikające z kryzysu gospodarczego, nie było na tyle palącym problemem, że Polacy po prostu zaczynają się obawiać, że te realia przerastają Polaków i te realia gospodarcze. I dlatego musimy podjąć radykalne kroki. Nie bójmy się tego. Polska i Polacy oczekują od rządzących radykalnych kroków na prawo państwa. Skąd wie, że oczekują? To wystarczy, to chyba nie trzeba być szczególnie wnikliwym obserwatorem sceny politycznej, nie, no, wracamy do początku naszej rozmowy. No tak, żeby zobaczyć, że coraz częściej Polacy się organizują, coraz częściej dają wyraz swojemu niezadowoleniu. To jest chociażby przejaw przy okazji różnych lokalnych wyborów. To nie kandydaci Platformy Obywatelskiej zwyciężają. To nie pomysły Platformy Obywatelskiej zrzeszają setki tysiące osób podpisujących się pod różnymi petycjami. To znaczy, że Platforma Obywatelska straciła zdolność wsłuchiwania się w głos swoich wyborców. A to jest pierwszy krok do tego, żeby oddać władzę. Więc w imię tego, żeby zachować władzę, mamy milczeć? Nie. W imię tego, żeby odpowiedzialnie rządzić Polską, mamy obowiązek wskazywać na uchybienia, o których mówią nam nasi wyborcy. Nie zdążę już pana zapytać o listę tych radykalnych reform, które by pan zaproponował, ale gdyby pierwsza jedna, gdyby pan miał jedną rzecz zrobić, tylko jedną, to co? Przede wszystkim musimy uwolnić Polaków od zagrożenia wojny, rewolucji ideologicznej. Jeżeli tkwimy tylko i wyłącznie w sporach ideologicznych, no to niestety tracimy czas i nie jesteśmy w stanie zająć się problemami istotnymi gospodarczymi. Dziękuję. Jacek Żalek, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze 8:55. RDC.